Cześć, przygotowaliśmy dla Was już trzeci odcinek porad, nowości i trików związanych z iOS 9. Gdy otworzymy w Safari daną stronę i włączymy asystenta Siri mówiąc do niego: "Remind me about this", utworzy on przypomnienie związane z daną stroną internetową lub wszystkimi programami, które współpracują z Handoff. Gdy wejdziemy w ustawienia, następnie przejdziemy do zakładki powiadomienia, możemy włączyć funkcję grupowania powiadomień według programu. Ja akurat teraz nie mam żadnych powiadomień, ale one będą pogrupowane nie tylko chronologicznie, ale właśnie według programu, z którego zostały te powiadomienia wysłane. Program notatki został wzbogacony o masę dodatkowych funkcji. Możemy dodawać do niego zdjęcia, możemy tworzyć takie listy, na przykład na zakupy z różnymi zadaniami. Możemy dodawać obrazki, możemy tworzyć sami różne grafiki. Nawet tutaj przy użyciu linijki, aby one były równe, estetyczne. Bardzo przydatna sprawa, myślę, że wielu osobom zastąpi podobne programy tego typu. Użytkownicy, którzy mają ustawiony język angielski w swoim systemie, mogą skorzystać z Siri mówiącej na przykład "Show me photos from last week". Niestety użytkownicy, którzy korzystają z polskiego iOS-a, nie mają takiej funkcji i mogą poruszyć się tylko tą lupką, która jest tutaj dostępna. Jak widzicie, ja wyszukiwałem sobie, mając wcześniej system po angielsku, właśnie zdjęcia z zeszłego tygodnia. Teraz akurat nie mam ich tutaj zgromadzonych w telefonie, ale działa to właśnie na tej zasadzie. Jeżeli komuś zależy na tej funkcji, to warto, aby sobie zmienił język systemu. Jeśli przejdziemy do alarmu i ustawimy sobie nowy alarm lub edytujemy obecny, będziemy mogli wybrać nie tylko dźwięk, ale także ustalić wibrację, jakie towarzyszy naszemu budzeniu. Tutaj jest kilka do wyboru. Możemy też utworzyć własną, nadając ton palcem. Gdy przejdziemy do ustawień sieci komórkowej i zejdziemy na sam dół, zobaczymy taką funkcję Wi-Fi Assist. Ta funkcja pozwoli na automatyczne połączenie się z siecią 3G lub LTE, jeżeli Wi-Fi, z którego korzystamy, będzie przynosiło nam niską prędkość. Gdy nie wiemy, jaka piosenka leci w radio lub gdzieś w naszym otoczeniu, możemy włączyć Siri i zapytać ją, co właśnie jest grane. What song is playing? Z tego okna bezpośrednio możemy odnaleźć tą piosenkę w Apple Music. Nie musimy zapamiętywać nazwy. Wystarczy, że klikniemy, a tutaj telefon czy iPad automatycznie znajdzie nam szukany utwór i album właśnie w Apple Music. Gdy skopiujemy dany link lub słowo i przytrzymamy pasek wyszukiwania, zobaczymy funkcję wklej i aktywuj. Jeżeli skopiowaliśmy link, to naciśnięcie jej automatycznie przekieruje nas na dany adres strony internetowej. Natomiast jeżeli skopiowaliśmy dane słowo lub kilka słów, to w tym wypadku telefon Safari automatycznie znajdzie nam szukaną frazę w wyszukiwarce, czyli najczęściej w Google. Jeżeli wyszukamy kontakt tutaj z tego okna, to automatycznie obok pokażą się ikony związane z tym kontaktem, czyli możemy w szybki sposób zadzwonić na FaceTime, możemy w szybki sposób wysłać wiadomość lub zadzwonić. Wcześniej musieliśmy przejść do tego kontaktu i dopiero z okna kontaktów wybrać właśnie tę opcję. W aplikacji mapy znajdziemy teraz skróty, które są tutaj dostępne pod tą strzałeczką, do naszego domu, pracy lub ulubionych miejsc. Jeżeli często podróżujemy między tymi miejscami, to na pewno tego typu skrót ułatwi nam znalezienie trasy do domu, do pracy, czy właśnie do jakiegoś konkretnego miejsca, do którego często podróżujemy. Na koniec zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, udostępniania filmów znajomym oraz zostawianiu łapek w górę, gdyż pomaga nam to w rozwoju. Z góry Wam bardzo dziękujemy.